kontrowersje wokół cen szczepionki. Przerywa milczenie założyciel BioNTech. Podczas ustalania ceny szczepionki było wiele niewiadomych. Ugur Sahin, założyciel BioNTech, dementuje doniesienia o wygórowanych żądaniach cenowych za szczepionkę przeciw COVID-19. Jak powiedział dziennikowi Bild, w lipcu został opracowany model cenowy dla wszystkich krajów z odpowiednio dużymi zamówieniami. Ceny kształtowały się, zależnie od wielkości zamówienia, na poziomie między 30 a 15 euro, zaznaczył Sahin. 22 lipca podpisaliśmy kontrakt z USA, który opierał się na nowych parametrach, z którego wynikała cena 19,50 dolarów. Ten model cenowy został następnie przekazany wszystkim uprzemysłowionym krajom, tłumaczył założyciel BioNTech. Stacje NDR, WDR i dziennik Süddeutsche Zeitung podały, że Pfizer i BioNTech zażądały w czerwcu od Unii Europejskiej 54,08 euro za dawki opracowanej przez siebie szczepionki. Według dziennikarskich ustaleń, dopiero w listopadzie strony zgodziły się na 15,50 euro za dawkę. Wiele niewiadomych. Ugur Sahin podkreślił, że podczas ustalania ceny istniało wiele niewiadomych. Szczepionka początkowo była produkowana tylko w małych ilościach dawek przeznaczonych do badań klinicznych. Jak tłumaczył założyciel BioNTech, koszt 2000 dawek wynosił wówczas 1,5 miliona euro. Infrastruktura potrzebna do masowej produkcji nie istniała. Nie wiedzieliśmy wtedy jeszcze, jak można skalować produkcję, co dokładnie wykażą badania dotyczące dozowania mRNA, a także jakie będą procesy produkcyjne i koszty, mówił Sahin. W planach nie było również własnego, wielkiego zakładu produkcyjnego jak ten w Marburgu, podkreślił. Gdy już wiedzieliśmy, jak obniżyć koszty i ustalić odpowiednią skalę, w krótkim czasie, bo niecałe 3 tygodnie później, sformułowaliśmy z Pfizerem nową propozycję, tłumaczył Sahin. Szczepionka mRNA BioNTech Pfizer została 21 grudnia zatwierdzona w Unii Europejskiej. Komisja Europejska zamówiła jesienią 300 milionów dawek. W lutym Unia Europejska zabezpieczyła do 300 milionów dodatkowych dawek szczepionki.